Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek sponsorowany. Sponsorem jest pan Adam Antoniów. Nie wiem, gmina, powiat, Sławno. A mianowicie... paczuszka. Słuchajcie, pozwoliłem ją sobie otworzyć, żeby zobaczyć, co to takiego jest. I dzisiaj troszeczkę... że tak powiem, informacji na temat już, co niektórzy się wiedzą. Hantek. Oscyloskop. Dobra, to co? Jedziemy, słuchajcie. Zobaczmy, co to takiego jest. Z tego, co mi wiadomo, jest to 5 w jednym. Co my tu mamy? Mamy tak, płytkę, instrukcję obsługi plus katalog urządzeń NDN. To są do sond oscyloskopowych. No, próbę kit, instrukcja obsługi do sond oscyloskopu. Tu jest do drugiej sondy. Karta gwarancyjna, 2014 rok, czyli już po gwarancji, chyba że ma na, nie, nawet jakby miał na 5 lat. O, płyta ze sterownikami DSO 1000 series, Hantek DSO 8060 dokładnie, i no i manual, user manual. Ciekawe, czy jest i po polsku, tu jest po angielsku. Kto by czytał, nie? Wyciągnijmy sprzęta. Sprzęt nie byle jaki. Na pewno nie stać by mnie było na taki sprzęt. Słuchajcie, tutaj coś tu jeszcze jest. Oprócz tego, że jest pasek zafoliowany do noszenia. Jeszcze zapakowany. Tutaj są jakieś dwie końcówki do sond. Prawdopodobnie do tych sond tutaj. Tu mamy tak. Wyjście generatora, triga, czyli odświeżanie, dwa kanały wejściowe, czyli możemy zrobić z tego i wobuloskop. Dobra, postawmy go sobie. Tutaj jeszcze jest taki sond, co mamy w środku, kabelek USB. Tu mamy wejście na pendrive'a, wyjście, podłączenie do komputera, RS232 zaślepiony i wejście ładowarki. No dobra, to teraz jeszcze zobaczymy, co tutaj jest dalej. Tu mamy sondę zielona z zielonymi nakładkami. Tutaj też są jeszcze takie nakładki, nie? Kolorowe. O, i końcóweczka jedna zaciskowa, nawet dwie. Co tu dalej jeszcze? O, druga sonda Hanteka. Co tu dotarło jeszcze w zestawie, to zaraz wam powiem. Ładowarka. Słuchajcie, zasilacz. Zasilacz mamy 12V, 1,5A. No i torba. Dobra, torbę odłóżmy. Włączmy go sobie najpierw. Zobaczmy, co tu takiego. Czy to się samo odpali, czy trzeba ładować. O, cyknęły jakieś przekaźniczki w środku. Się odpaliło, bateria jest naładowana. No dobra. Ale fajna zabawka, słuchajcie, nie byle co. Czerwony ustawmy sobie na biało, na jedynce. To będzie tu wejście. Ustawmy sobie na dwójkę. Co do walet i do... co do wad i do zalet. Walet, dobre. To opowiemy sobie o tym w kolejnych odcinkach, że tak powiem. Czekajcie, bo coś tutaj mi zeszło. Musimy je jakoś tutaj dopasować. Czemu to nie chce wejść? Nie, no musi to wejść. O.
Okej, okay. Mamy dwie sondy, słuchajcie, dwa kanały. O, się przyciemnił ekran. I no co, to przy okazji, jak już jesteśmy, to dokończymy nasz projekt. Jak już jesteśmy przy tym. Najpierw zobaczmy sobie, jakie to ma funkcje. Mamy tak, zwykły auto, zróbmy auto, niech sobie się ustawi. Z automatu, tu mamy, czemu dwie sondy, kanał drugi, kanał pierwszy. Kanał drugi zielona, kanał pierwszy, tu mamy wyżej, kanał pierwszy. Ustawmy sobie tutaj kanał pierwszy na równo z miniką. I kanał drugi obniżmy. O! No dobra. I teraz tak. Kanał drugi. Bardzo intuicyjna obsługa, że tak powiem, tak podobna do tego mego HPK cyfrowego, tylko że w analogu wyświetlacz. No i na pierwszy rzut oka, z tego co widzę, to są dwie sondy. Nareszcie będziemy mogli mierzyć dwa kanały. Tu sobie ustawmy od razu raz 10. Tu. Zobaczymy, czy ją trzeba będzie kalibrować. Zaraz zobaczymy. Weźmy sobie czerwoną sondę i pod wyjście kalibracji podepnijmy. Nie, nie ma wyjścia kalibracji. Trzeba pewnie w menu włączyć. Tu jest wyjście kalibracji z generatora. Ogólnie jest z generatora, bo to jest i generator. I teraz tak, sonda numer 1 to jest tu kanał 1. 10 V jest ustawione. Możemy sobie to troszeczkę zmniejszyć. Na przykład ustawmy sobie. Się przełączył zakres. Zakres pomiarowy na przykład 2 V na działkę. O, już teraz 1 V. Dobra, 2 V na działkę. Pierwsza sonda. OK, 2 V na działkę. Częstotliwość time. Oj, przesunąłem. 50 nanosekund. Ogólnie dwa kanały do 60 MHz. Jedna sekunda, zobaczymy. Co pokaże. Nic nie pokazał. 500 milisekund. Pół sekundy. 50 milisekund. O, odświeżanie ma cienki. Że tak powiem, odświeżanie ekranu. To będzie pewnie jego ból. No tak, mamy sinusa tutaj, czyli tak, musimy wejść sobie w oscylator, czyli w generator. To jest miernik akurat, miliwolty, czyli wolty. Ampery się przełączą na miliampery, prąd DC, AC. Te klawisze F-y odpowiadają tego, co jest na ekranie, nie? Na górze mamy pokazane, gdzie mamy podłączyć jako zwykły miernik. Ohmy, rezystancja. Sobie dzisiaj przemierzymy, ale interesuje nam, najbardziej interesuje generator i oscyloskop, który tu mamy. Tutaj mamy diodę, mamy pikacz, ten taki zwykły pip, jak zrobimy zwarcie. I przełączymy sobie na generator. Tu mamy generator 1 kHz i puścimy sobie trójkąt, prostokąt. Oczywiście tu mamy jeszcze możliwość trapezu i mamy jeszcze możliwość DC, prądu stałego puszczenia, i mamy możliwość pika i jeszcze mamy AM/FM, zmodulowaną częstotliwość AM/FM. Możemy sobie modulować inną częstotliwością, podstawową częstotliwość. Zapis. Dobra, tu nie ma co zapisywać na razie, to jedziemy dalej do prostokąta. OK. Przechodzimy na... Właśnie, zobaczcie. Z wyjścia generatora puściłem przebieg na wejście pierwszej sondy, czyli tej czerwonej. I możemy sobie teraz tą sondę, tu możemy sobie ustawić jeszcze pozycję, możemy sobie przewinąć, zobaczcie, przebieg. I sobie skalibrujemy przy okazji sondę. A sondę skalibrujemy w ten sposób, że musimy sobie powiększyć ten przebieg. A czemu jeszcze taki trigger jest dziwny? Moment, może coś tutaj nie łączy. Masa. Okej.
strasznie to. I zakłócenia zbiera. Kabel? Kabel, słuchajcie. Gdzieś tu coś leży. Myszka leży obok. Dobra, powiększmy sobie ten zakres. I teraz mamy te zbocze, nie? Tu idzie delikatnie. Czemu tak skacze? Sonda razy 10, sonda razy 10. A przełączmy to sondę razy 1. I przełączmy sondę razy 100, razy 1000, razy 1. 200 mV idzie dużo. Razy 10, ok. No nie no, to tak nie może być. A tu? Dobra, może podłączmy końcówkę kabla do masy. Sondy. Do masy sondy i teraz zobaczmy. Nie no, tak nie ustawię. Oj, za bardzo skacze. Czemu to tak skacze? Czemu to tak jest? Trigger. Zbocze, narastające źródło 1. Źródło 1. O, proszę bardzo. Musieliśmy dobrać sobie trigger i już teraz nam nie skacze, bo ze źródła 2 ciągnęło nam synchronizację. Jak widać, troszeczkę idzie tu. Wykres tej sondy do góry. Czyli jednym słowem musimy wziąć mały śrubokręcik i od razu sobie skalibrować sondę. To akurat... Oj, musimy wziąć jeszcze mniejszy śrubokręcik, malutki taki. Najlepiej byłoby plastikowy krzyżek wziąć, stroik. O, już przyciąłem. Za bogato. O, teraz za bogato w tą stronę. Zobaczcie, co, jak sondę można rozkalibrować. Okej. Jest idealnie, równiutko. Sonda czerwona numer 1. Teraz skalibrujmy sobie od razu drugą sondę. Podłączmy masę. Podłączę i sondę do wyjścia generatora. No i tu musimy ustawić wolty. I oczywiście trigger przełączyć na sondę numer 2, czyli częstotliwość. O, tutaj jest w ogóle rozjechane troszeczkę, ale to nic. Trigger, źródło, kanał drugi, dobra. No, czyściej to pokazuje i ładnie to wygląda. Dobra, spróbujmy zobaczyć, pokręcić, ustawić, skalibrować tę sondę. Dziwnie ten pozycja zjechała. Tak nie może być. Okej. Ale czemu ta pokazuje górne zbocze wyższe, a ta pokazuje co? Górne zbocze niższe? Dwa wolty. Ustawmy sobie tak samo pierwszą i drugą sondę, czyli tutaj wolty. Razy 10 sonda, czyli sonda numer 2 razy 10, ok. AC, a czekajcie moment, a sonda numer 1 jest tak, AC, dobra, tak, jest ok. Identycznie, no to teraz ustawmy sobie trigger, jest źródło 2, bo można sobie podać źródło zewnętrzne. Zewnętrzny zegar. O. Też nie jest dobrze. Kliknijmy auto. Niech sobie się dostroi z automatu. Zobaczymy, co powie. No. Teraz mamy dobrze. I słuchajcie, jest praktycznie to samo. Troszeczkę lewa strona krzaczy. Czyli... Pokręćmy sobie, oj, momencik, żeby było widać do kamery. Druga sonda. O, już jest lepiej. O, za mocno. Okej, słuchajcie. Idealnie, równiutko.
przy 1 kHz. No to wejdźmy sobie w generator i nasz generator, częstotliwość przetaktujmy sobie na 10, na 1, to był 1 kHz, to teraz 10 kHz, sprawdźmy sondę, czy jest ok, nie? Czyli robimy tak, 10 tysięcy, moment, nie 10 Hz, tylko częstotliwość 10, 2, 3, 0, ok, ok. Częstotliwość 10 kHz i przejdźmy z powrotem na oscyloskop. Zobaczcie, już się zmienił wykres, musimy powiększyć, znaczy powiększyć częstotliwość. No jest idealnie. Powiem, nie ma co narzekać. To jest druga sonda, to teraz zróbmy pierwszą sondę. Kliknijmy auto. Niech sobie znajdzie sygnał z pierwszej sondy. OK. Widzicie? Widać. Troszeczkę ta sonda jest rozjechana. Jeszcze troszeczkę można... O! Będzie dobrze. No dobra. To teraz jeszcze zróbmy sobie tak. Częstotliwość... dajmy na to 10 MHz. Bo częstotliwość generatora jest do 75... w tym akurat modelu jest 75 MHz, czyli ustawmy sobie częstotliwość 10 MHz, czyli zrobimy tak 10 i 6, 0, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 0. OK, i przechodźmy na oscyloskop. Zobaczcie, mamy praktycznie falę prostokątną przy 10 MHz w tej chwili, czyli musimy sobie czas zmniejszyć, time. A co tutaj się dzieje? O, pany. O, tak, to żeśmy się nie umawiali. To miał być prostokąt. Klikamy auto. Co tu wyszło? Sprawdźmy drugą sondę. Auto. No. Prostokąt. Weźmy sobie trójkąt. Sinus, trójkąt. Przełączmy na oscyloskop. Lipa, panie. Dobra, przełączmy jeszcze raz na generator. Trójkąt o amplitudzie 2 V. 2 V amplituda, 10 MHz. Przełączmy sobie na prostokąt. Albo zobaczmy, czy sinus, bo może faktycznie trzeba było się doczytać w instrukcji, czy on ma prostokąta o takiej częstotliwości sinus, a na pewno ma. Dobra, przełączyliśmy się na sinus, no i no, mamy sinus, piękny. 2 V na działkę ustawmy. 2 V na działkę, bo tam 2 V żeśmy puszczali. Czekajcie, moment, jeszcze 1,7. Jest, to minęło 2 V. 2 V z generatora idzie w tej chwili sinus. Taki pływający, kurde. Czyli jedny sposób, sondę nie skalibrujemy poniżej, chyba bodajże częstotliwość prostokąta nie idzie 10 MHz. Dobra, no to przełączmy sobie właśnie na prostokąt i ustawmy częstotliwość 10 kHz. Albo nie, 100 kHz. 100. 100 i 3 zera. OK. OK. 100 kHz. Częstotliwość 2 V na działkę prostokąta. Amplitudę. Możemy sobie też zmienić tę amplitudę. Na przykład dać tutaj amplituda. No jest 2 V. Dobra, niech sobie zostanie. Możemy sobie to zmienić. Offset możemy zmienić, czyli przesunięcie tego prostokąta, czyli zmniejszenie
będzie tak, pierwszy będzie pik, drugi będzie szerszy na przykład. Nie możemy sobie rozciągać, przyciągać. No i bardzo dobrze. Dobra. No to teraz jednym słowem tak, przechodzimy na oscyloskop i sprawdzamy, co nam pokazała sonda. Auto. Sonda numer 2. Zielona jest zapięta do generatora. O, jest. Pięknie jest. Słuchajcie, to nam pokazuje oscyloskop. Patrzcie, odpinam sondę. Dopinam sondę do generatora. 100 kHz. 2 V na działkę, się zgadza. 2 V na działkę, czyli od środka do góry, nie? Dobra, no to teraz jeszcze pierwszą sondę sprawdźmy przy 100 kHz. I tak przy prostokącie większymi nie operujemy. Przy sinusie to większymi częstotliwościami będziemy operować. Czyli 100 kHz w tej chwili, tak? Mamy prostokąt 100 kHz. No dobra. Teraz jeszcze mnie interesuje, czy on tylko czas wyświetla, time, czy jest możliwość przełączenia na megaherce. Tutaj możemy sobie na drugą stronę HF referencyjne, tak. I zobaczymy teraz, czy on nam pokaże pomiar. Vamp 4,18 V dokładnie pokazuje pomiar. VRMS 2 V, tak jak żeśmy ustawili RMS. 2 V na działkę, czyli odtąd dotąd i odtąd dotąd, od środka w dwie strony. Teraz jeszcze by się przydało, żeby częstotliwość nam pokazało. A nie wiem, czy on ma taką funkcję. Jak dojdę w przyszłych odcinkach, to wam to zademonstruję. Dobra, no to zobaczmy sobie go w praktyce. Słuchajcie, mamy dwa kanały. O, widać świetlówki. Trochę niska ta nóżka. Dobra. I tu mamy, pamiętacie live'y? Tu już jest zamontowana stacja dysków. Będziemy sobie zaraz go podpinać pod klawiaturę, pod telewizor. Weźmy sobie klawiaturkę. Weźmy sobie teraz tak. Pierwsza sonda czerwona. Dopnijmy sobie do clock czytnika kart. Czytnik kart. Clock. Jedynka to jest clock, czyli zakres. Momencik, auto, klikniemy auto, niech nam dwa kanały wyświetli. Ok, mamy dwa kanały, to jest pierwszy kanał górny, jest pomarańczowy, czy tam żółty, jak to tam, nie wiem jak ta kamera łapie, u mnie jest pomarańczowy, a dolny zakres jest zielony. Ustawmy sobie tak na... No, górny jest szerszy. No dobra, i zapnijmy sobie teraz drugą sondę, czyli kanał drugi zielony, pod datę, czyli sygnał z wyjścia stacji dysków. To jest Commodore 64, tylko na razie w pająku. Podłączymy sobie teraz tak, klawiaturę PS2. Okej. Okay. Podłączymy sobie wideo i audio do telewizora. Włączmy sobie telewizorek. Co tu dalej nam potrzebny będzie? Joystick. Włączmy AV, dobra. To może joystick to może na razie nie będziemy podpinać, bo to nie będzie nam potrzebne, chyba że będziemy chcieli grać. Słuchajcie, i teraz tak, o, się wygasza sam z automatu ekran, oszczędzanie baterii, akumulatora. Zasilanie. Ok, mamy zasilanie. Włączamy nasz komputer Commodore. Włączy się. Co jest? Aha, może by tak podłączyć do gniazdka, to by lepiej zadziałało. Czekajcie. Ok, to już będzie to kolejny odcineczek. Ostatni w tym sezonie. Odcinek sponsorowany, że tak powiem, przez pana Adama.
Tu musi się przejść. Dobra, to teraz jeszcze... Aha, jeszcze raz, dobra. Okej. Musimy wejść w ten... No, w basic. No to, aha, tak, się podwiesił. Właśnie to, jeszcze z tym będę walczył. Dlatego może, że tu jest tak w pająku trochę, to dlatego może coś się tak dzieje, ale nie do końca, bo jeszcze to trzeba splashować te menu, żeby tego nie było. Całkowicie, żeby automatycznie od razu odczyt był do basica i nic więcej. Bo w tej chwili leci z automatem. Dobra. Włączmy oscyloskop i teraz tak, załadujmy sobie load LB, czyli nasz, ja tu mam na karcie SD, mam zapisane pod tym katalogiem taki programik, który nam, przeglądarka plików. Właśnie, dlatego będzie joystick potrzebny. Trzeba jednak podpiąć ten joystick, bo przeglądarkę. Okej, tymczasowo podepniemy joya. Przeglądarkę joystickiem przeglądamy. Dobra. Okej. FB 8. Zobaczcie, coś tu jest. Tylko teraz tak, sonda jest na 10 V. To ustawmy sobie i jedno i drugą te napięcie na mniejsze. Na 5 V, no bo takie idą mniej więcej napięcia z Atmegi 644. Dobra, jest 5 V, wyknęło, to teraz jeszcze 5 V na działkę tutaj na równo ustawmy. No ma tak sporo do życzenia, że tak powiem, jeszcze ten sprzęcik, jeśli chodzi o wyświetlanie. Jednak analog zielony, tak jak tamten, jest, no, jest taki na żywo ten obraz, a ten jest taki przetworzony po czasie. Także jako miernik na przykład, zresztą jeszcze zaraz zobaczymy, jak on się zachowuje jako zwykły multimetr. No dobra, to teraz tak, mamy 5 V na działkę, run. Zobaczcie, szczytuje, tylko teraz tak, jeszcze czas trzeba zmienić na 100 mikrosekund na 200 pozycję na środku. OK. No i teraz patrzcie, jak to urządzonko działa. Aha, ale joystick będzie zapięty. Się nie połamało tu nic, nie oberwało. Kurde, pewnie się oberwał. Jeszcze wtyczka. No jak? Masa się oberwała. To chyba było tutaj. Dobra, to przy okazji przylutujmy i zaraz będziemy sprawdzać w praktyce. No, muszę znaleźć taką wtyczkę. DB9. Może tylko spróbujemy na razie tylko tą masę podpiąć na ten teraz, a potem ja sobie zmienię całkowicie tą wtyczkę. Dobra, zobaczmy, czy tu ja dam radę podpiąć tą masę. Najpierw wyciągnijmy stary kabelek. Momencik. A co mu tu, kurde? O, już wylaz. Dobra. Teraz jeszcze, wiecie, ja już i uślepłem, także muszę sobie się wspomóc niestety lupą. I teraz spróbujemy tutaj jakoś to przylutować. Cyna, tutaj jest cyna. Księżyc.
zainicjować tutaj do masy. Najpierw chcemy trochę dołożyć. Miało być takie mocne. No niestety. Upierdliwe, no ale to nic, zaraz zrobimy, kurczę, zaraz załatwię sondę. Sprawdzimy sobie pomiar, przy okazji zrobimy sobie pomiar cyfróweczki. Jak idzie klok i jak idzie data. Dobra, to siedzi, to już ja tego nie będę teraz na razie odwracał, tylko sobie tak nakryję. Zobaczmy, czy to działa. Działa, słuchajcie, joystick działa. Więc teraz tak. Spójrzcie na oscyloskop i będę wgrywał gierkę. Gierka oczywiście z karty SD na... I teraz zobaczcie, widzicie? Czyli... 3 z kawałkiem idzie, 3,59 idzie z Atmela na układ flash. W tej chwili idzie tak, z karty SD flashujemy Atmegę, Atmega robi za stację dysków, a to jest sygnał pokazany już na szynie S kloka, ten górny klok, dolny data, czyli to, co wchodzi już do flasha po RS-ie, nie? Czyli po stacji dysków. Się ładuje gierka, szczytuje nam, tak jakbyśmy flopa odpalili, o, do Commodore 64, na tej zasadzie. I zobaczcie, gierka się załadowała. Naprawdę przydatna rzecz. Nawet jeśli chodzi jako zwykły oscyloskop, on w tej chwili zapracował praktycznie jak dwukanałowy analizator, nie? Dobra. Jeszcze musi pomrugać, tak jak kiedyś w starym Commodore. I mamy gierkę, słuchajcie. I możemy sobie spędzić, że tak powiem, miło czas, niekoniecznie na hejtowaniu. Albo no, się powkurzać i tutaj mogę, także pozdrawiam. Dzięki wielkie, panie Adamie. Na pewno się przyda i na pewno zobaczy pan to w kolejnych filmach, niekoniecznie na YouTube, tak jak już mówiłem, na CDA jest dostępny już cały kanał. Poza tym filmy kolejne będą ukazywać się na stronie www.piracz.pl. Pozdrawiam. A, jeszcze jedno, myszka.